Dobry wieczór, dzień dobry, gdziekolwiek, o którejkolwiek nas słuchacie. Cześć, nazywamy się Teatr Improwizowany Klancyk i zwykle występujemy na scenie, a dzisiaj, ponieważ nie możemy się spotkać wszyscy razem, wróciliśmy do naszego podcastu Codzienne Trudności. Słuchacie nas albo być może oglądacie, bo po raz drugi nagrywamy nasz podcast z wizją. Codzienne Trudności, nasz podcast, w którym zawsze mamy gościa. I bardzo serdecznie witamy osobę, która zgodziła się przyjąć nasze zaproszenie na żywo z Sopotu. Nie na żywo, kiedy wy tego słuchacie, ale na żywo, kiedy my z nią rozmawiamy. Magdalena Grzebałkowska, wielkie, wielkie nasze, wielkie brawa. Dzień dobry, dobry wieczór, bo nie wiadomo, kiedy to puszczą. No więc właśnie. Na bardzo dziękujemy. Z Sopotu. Bardzo dziękujemy, że jesteś z nami. Codzienne trudności to jest tytuł naszego spotkania i od tego zawsze zaczynamy, to jest nasza tradycja. Chcemy Cię zapytać o to, co dla Ciebie jest codzienną trudnością. Czymś, co dla innych ludzi jest absolutnie zwyczajne i normalne, a Tobie sprawia jakąś wielką trudność i z czym sobie nie radzisz na co dzień. Ze wstawaniem wcześnie i z odkurzaniem. Nienawidzę odkurzać. To jest codzienna moja trudność, a jednak trzeba odkurzać. Możesz powiedzieć, co w odkurzaniu jest szczególnie irytujące? Jezu, tak. Bierzesz odkurzacz, wyjmujesz kabelek, szukasz kontaktu, żeby to podłączyć. Bierzesz rurę, którą wkładasz, potem drugą rurę, żeby wkładasz, naciskasz guziczek, żeby rozłożyć tę rurę, potem dopasowujesz szczotkę, a potem jedziesz po tym mieszkaniu i kabel jest zawsze za krótki, więc szukasz innego kontaktu, żeby to przełączyć. Moja przyjaciółka ma odkurzacz wewnętrzny, ona tylko z rurą chodzi po mieszkaniu i się włącza do dziur w ścianie. I potem jeszcze musisz przesuwać meble, żeby odkurzać, więc u nas to się nazywa odkurzanie po rynku i dokładne. Po rynku to tylko tam gdzie nie stoją meble, a dokładne to na święta. To teraz na przykład odkurzamy dokładnie. No i to jest okropne, potem trzeba to złożyć wszystko. My w ogóle w domu mamy 6 odkurzaczy. Znaczy ja z moim mężem mamy 6 odkurzaczy, ponieważ uważamy, że każdy następny będzie jeszcze lepszy. Nienawidzę tego. A myślałaś, żeby zrobić takiego robota, który sam chodzi po mieszkaniu i sprząta? Bo ja widziałem, że są takie... Rumba. Tak, no. Albo inne. Krzysztof Wiśniewski. Różne są może. Ja na przykład lubię odkurzać, więc... Ja też. Z chęcią przyjadę do Ciebie do Sopotu odkurzać. O, chodźcie, cudownie. Nie, rumba. Czy to byłaby odpowiedź na Twoje problemy? Nie wiem. Po pierwsze nie stać mnie na nią, bo ona jest strasznie droga, a ta z Lidla podobno nie jest najlepsza. Więc trzeba by kupić oryginalną, więc na razie mi nie stać. A po drugie, wydaje mi się, że ona jednak do kąta nie dojedzie, no bo kąt jest kątem, pod kątem, a rumba jest okrągła. I jak ta rumba do kąta podjedzie, to w tym trójkąciku zostawi kurz. Poza tym ona kiedyś zaatakowała panią jedną, włosy jej zaczęła jeść, jak leżała na ziemi. Ciągle leżę na ziemi, więc obawiam się, że mogłaby też mnie zaatakować. Poza tym mam malutkiego psa i mogłaby wciągnąć mojego psa. My wychodzimy, pies zostań z rumbą, wracamy. A jak pies reaguje na odkurzacz? Bo to jest też, wiele psów jest wrogami odkurzaczy. Ja kiedyś w dawnych czasach, jak żyłem w jednym domu z jamnikiem, to ten jamnik... Ty miałeś jamnika, Błażej? No tak. O całe życie miałem dwa jamniki nawet. Wow, to ja nie wiedziałem o tym. Jeszcze wielu rzeczy, Maćko, o mnie nie wiesz. ale tak, miałem jamnika, który gryzł tą rurę, rzucał się na nią, ale jednocześnie trochę się jej bał, więc tak... Cofał się i atakował. Więc nasz pies, mamy chihuahuę, takiego malutkiego, w ogóle ja mogłam go przynieść, ale jest późno, on już poszedł spać, bo on jest malutki. I on się nie boi odkurzacza, ale jak się podejdzie tak z rurą, jak mój mąż nie patrzy, bo on nie lubi, jak się tak robi, tak się robi do niego i on wtedy tak robi, to jest ekstra. Ale jak się go nie zaczepia bardzo, to się nie czepia. Więc to jest ta codzienna trudność. Ja się mogę wypowiedzieć, ponieważ przebywam teraz w mieszkaniu, w którym nie jest to prawdziwa rumba, ale jest taka niby rumba, taka innej firmy rumba. Takie tango. Takie, nie wiem co to jest, czy tango, foxtrot, no w każdym razie jeździ i to wcale nie budzi grozy, muszę wam powiedzieć, to budzi ciepłe uczucia, to jest jak piesek, tutaj są dwa koty może i pies. Może to samochód na baterię, Dziubek. I to, no właśnie, jest taki, że to jest jakaś taka zabawka, ale to jest też miłe, ona tak walczy tam pod dywan, jak jej się nie udaje, to bierze rozpęd, rozpędza się, wjeżdża, nie może zjechać, walczy, coś, to jest urocze, ja... Niewolnica to jest! No.
Ja nie wiem, czy wiecie, że jest też coś takiego jak taka pionowa rumba, bo, która myje okna. I byłem kiedyś w takim domu, w którym po szybie jeździło coś takiego, było takie wielkie okno, taka wielka oszklona ściana i tam jeździło coś po prostu, co myło to okno. To jest coś dla mnie, bo moją czynnością, ale to nie jest czynność codzienna, bo się nie myję okien codziennie. A to ja myję raz na eskalować temat. Ja myję raz na 4-5 lat okna, jak już nic nie widać, teraz już nic nie widać. Jest też Błażej taka rumba men, która jeździ po człowieku, jak są jakieś w ubraniach takie farfocle, to właśnie odkurza mu ubranie, ale to już było bardzo dużo kontrowersji z tym związanych. Ale teraz mówisz prawdę, bo ja to rzeczywiście różne rzeczy, ja widziałem rumbę, która kosi trawę i to jest na przykład super dziwne, jak na takim gigantycznym placu przed parkiem. Znaczy nie, ja żartowałem, ale być może tak, jest coś takiego, już tylko o tym nie wiem. Ale jest rumba, jest rumba do trawy, widziałam. No właśnie, ja widziałem rumbę do trawy i ona kosiła w sposób absolutnie abstrakcyjny, w sensie absurdalny. W sensie to nie było tak, że był zorganizowany, to nie wyglądało jak robot, tylko jak dziecko, które było, a to teraz w tą stronę pojadę, a teraz w tą stronę. Może to było dziecko robot. Może tak. Może to był robot, który się dopiero uczył. I dopiero potem idzie do mieszkania. To było nieślubne dziecko dwóch rumb, które najechały na siebie sprzątając, no i chwilę później wyszła mała rumba. Ojej, i nie pozwalają mu wchodzić do domu. Kazali mu wyjść na dwór, żeby świeżego powietrza zaczerpnął. To smutne. Czyli to jednak była tragedia lud, taka, która rozgrywała się na mojej rumbska. Ja z jednej strony wiem, że nie powinniśmy się trzymać tego tematu, bo on jest zupełnie przypadkowy, ale chciałem dopytać Błażeja, czy to, co łaziło po oknie, to było autonomiczne, czy to było na kablu? To była autonomiczna rzecz, która po prostu lazła nie, po szybie? Było na kablu, co więcej, że chyba zwisały tam dwie rzeczy i przypuszczam, że jedna z nich to było dopływ wody, a drugie to był prąd. Może to było dziecko tych twoich gospodarzy, u których byłeś? Nie, bo ja tam pojechałem po swoje dziecko właśnie, bo to był dom rodziców koleżanki mojej córki, więc ewidentnie nie bawiły się z tym czymś, co jeździło po szybie. Może mają drugie dziecko, którego się wstydzą i każą mu tylko na okno puszczają. Urodziło się z przystawkami. W komórce pod schodami, a inni po prostu na szybie. No ale do tego na szybie nie przyleci sowa, Boże. Albo się rozbije o tą szybę i... Dobrze. Tak, no może skończmy ten temat, przejdźmy do może punktu drugiego. Może utnijmy ten temat. Tak to właśnie będzie szło. Bo my sobie żartujemy, ale oczywiście czasy są poważne i my zwykle, drodzy słuchacze, spotykamy się na żywo przed publicznością, ale teraz, tak jak wszystkie inne teatry, nie gramy. Autorzy, którzy zwykle są na spotkaniach, nie również piszą. Się nie spotykają z czytelnikami na żywo. I te czasy kwarantanny przymusowej sprawiają, że jesteśmy w stanie odkryć albo powiedzieć światu, albo odkryć w sobie jakieś ukryte dotąd nieznane talenty. I ja piję do tego, że widziałem, Magda, że pianino zagościło w twoim życiu na nowo. Tak. Znaczy na nowo, to jest tak. No jak to jest w ogóle? Czy ty zawsze grałaś i teraz, teraz nigdy. Grasz więcej? Nie znasz pierwszych nigdy nie grałaś i zaczęłaś? Nie, to jest tak, że ja od dzieciństwa marzyłam o tym, żeby grać na pianinie, ale ja jestem z rodziny robotniczo-chłopskiej i nikt u nas nigdy, nie było tradycji grania na pianinie, w domu nie było fortepianów po przodkach. Ale ja chodziłam po koleżankach, które grały na pianinie i uczyłam się u nich, bo ja mieszkam w falowcu, ja miałam wszystkie koleżanki w jednym falowcu, więc to można było wieczorem w kapciuszkach iść na siódme do Magdy Czarzyńskiej albo tam na drugie do kogoś i do Gosi Graban i grać na pianinie. I te mamy już tych biednych dziewczyn mówiły: Magdusiu, a nie musisz iść do domu, już jest 21. To może kładły te swoje dzieci, a ja tam nie muszę, mama wie, gdzie jestem. To były dobrze wychowane mamy. No i nie stać nas było na pianino, a nikt nie wiedział u mnie w rodzinie, czyli mama, że na przykład można pójść do szkoły muzycznej i jak dziecko jest zdolne, to tam w szkole muzycznej można ćwiczyć. Na pewno byłam zdolna. Ja mam wewnętrzne przekonanie, że ja miałam słuch absolutny i talent i takie parcie na to pianino. No i nie dało się, ale zawsze o tym marzyłam. I za drugą pensję, jak już zaczęłam pracować w dużym formacie Gazety Wyborczej, za pierwszą kupiłam komputer, tak zarabialiśmy wtedy. W 2000 poszłam do pracy tam. A za drugą pensję poszłam do sklepu z pianinami używanymi i kupiłam stare pianino górnotłumikowe.
albo dolnotłumikowe, bo one mają tłumiki jakieś, czy płyty jakieś, no coś takiego. Piękne, piękne. I uczyłam się, przychodziła do mnie taka super dziewczyna ze szkoły muzycznej przez 2 lata i tłumaczyła mi co i jak, i wtedy przekonałam się, że mam wybitny talent, świetnie mi szło, no ale praca jest tak pożerająca, że pożarła mnie praca i nie mogłam grać na pianinie, ale pianino jest zawsze strojone. Pół roku temu przeszło remont, wymieniliśmy takie filcyki, przyszedł pan stroiciel o nazwisku Kochanek. Kocham go za to, że mamy takie nazwisko, bo na przykład mąż mówi, kto przyjdzie, wie, dzisiaj przyjdzie Kochanek. Ale to jest świetny stroiciel z Sopotu. I, no i przyszedł pan Kochanek, nastroił nam pianino i nadal nie ma czasu grać, ale ja umiem nuty, C, D, F, G, A, H, C i wiem, gdzie jest cis, dis i teraz tak, teraz mówię, dobra, mamy tą, jak to się nazywa, no, epidemię i kazałam zabrać wszystkie ubrania z pianina, otworzyłam pianino i wydrukowałam sobie Bacha, tylko wydrukowałam sobie prostego Bacha, bo fuga i tokata, taka, tararada, nie, to nie, to nie, czekajcie, ale fuga i tokata, kto zna to? Nie, 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 to jest to takie, takie, la, 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 la. La 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 la. To ja to też grałem na pianinie. No, bo to jest proste, bo obie ręce grają to samo, tylko to palcowanie jest ważne. I ja sobie wydrukowałam na kartkach A4, podpisałam sobie ołówkiem. Tu gdzie jest taka ten, to jest D, tutaj coś tego, bo ja się tak nie znam tak, żeby grać awista. I gram. I normalnie, słuchajcie, czas. Jeszcze pokażę światu. A to w czasie tej pandemii koncerty takie balkonowe dla sąsiadów są bardzo popularne w innych krajach. Może to jest zwyczaj, który powinniśmy przeszczepić do Polski. Nie ma balkonu. No to zapomnijmy o tym. I też pianino na balkonie, trudno jest wstawić pianino na balkon. Ja, no, nie, no, myślałem, że po prostu... Ja bym dała radę, tylko nie mam balkonu niestety. Ale masz wdzięcznych słuchaczy wokół siebie, czy raczej niekoniecznie? Dziecko przychodzi, mówi, mamusiu, a 13 lat ma, ale ona umie fantastycznie szydzić. I mówi, mamusiu, jak ty ślicznie grasz. I to i głaszczę po twarzy, bo to jest bardzo dobre dziecko. Mąż mówi, musisz teraz grać? Ja mówię, kiedy mam grać? On mówi, jak wyjdę. Ja mówię, ej, ale nie wolno wychodzić. On mówi, no właśnie. Także ostatnio zastawił jakimiś pudłami to pianino. 2 dni już nie grałam, ale dobiłam. Ale żebyś nie zauważyła, tak ukrył je? Nie. Ojej, pianino zniknęło. Ojej, gdzie jest pianino? Nie, tak dał do zrozumienia, ale ja się nie poddaję. Także będę się dobijać do moich klawiszy. Panowie, a czy wy się dokopaliście do jakichś swoich ukrytych talentów? Albo może niekoniecznie podczas kwarantanny, ale skoro już dowiadujemy się o sobie różnych rzeczy, to może są talenty, o których nie wiemy i nasi słuchacze i widzowie nie wiedzą. Całkiem nieźle gram na konsoli. Ja sobie wyciągnąłem, bo no nie mam pianina w domu, bo jest pianino u moich rodziców. O, ładował mi się telefon. O, Maćku? Mamy przerwę w nadawaniu. Oh, shit. Maćka, ale zastygł w takiej dramatycznej pozie. Ciekawe, co z... A może to jest ten talent, że on potrafi tak znieruchomieć? Że on potrafi znikać. Zrobimy cięcie, kochani. Maciek zniknął. Dokończę jego wypowiedź, bo mam z nim taką mentalną więź. Odnalazł ostatnio... Możesz powiedzieć o swoim talencie, Krzysztof. Możesz je... A nie, ja wolałbym, żeby ci powiedział o talencie Maćka. Słuchajcie, to jest coś, jaki możemy postrzelać jako przyjaciele Maćka, jaki byłby najmniej pasujący do Maćka talent? Coś, gdzie trzeba się nie ruszać, moim zdaniem. Nie takie wiercić. Nielegalne wyścigi samochodowe. Coś takiego macho. Coś takiego drift. Drift samochodem. Że na ręcznym tak bączki na rondzie tak dookoła. Moim zdaniem majsterkowanie, w sensie on znalazł po prostu młotek, deski i teraz robi sam konstrukcję, te meble, które kiedyś zamawiał, teraz sam robi. Jakby to... Bardzo wydaje mi się, że gdyby budki dla ptaków, gdyby Maciek skonstruował budkę dla ptaków... Ale tak nigdy ich nie wiesza, po prostu robi setki małych, wielkich domków dla ptaków i zostawia je u siebie w domu. Ponieważ bo nie buduje uważa, że nie... drzwiczek w tych budkach, nie robi dziurek takich dla ptaków. Może tak być.
No cóż, nigdy się nie dowiemy. Co zrobić? Krzysztof? Słucham? Wywołuję cię. Właściwie... Spróbujcie powiedzieć obaj o tym samym talencie jednocześnie. Mamy wielki talent do przyjaźnienia się z innymi Krzysztofami? To prawda. To jest więź, to jest grupa, którą stworzyliśmy. Nie, ja odkryłem talent, do którego zostałem zmuszony, czyli do tego, że muszę uczyć dziecko swoje. Jakby bardzo nabrałem jakby zawsze szanowałem nauczycieli, ale teraz to już nie wiem, jak oni to robią, że to wytrzymują, tym bardziej, że widziałem też lekcje online, na której mój starszy syn wchodzi do pierwszej klasy i to jest straszne, w sensie on po pierwsze nie do końca rozkminia to, jakby, że musi przez godzinę siedzieć przed komputerem i nie może niczego jakby wziąć, zabrać, przełączyć, chce ze mną rozmawiać w trakcie tego i to jest po pierwsze trudność, a po drugie tych dzieci jest po prostu tam grupa i ten biedny nauczyciel naprawdę nie wie jakby do końca jak na tym zapanować i to jest przerażające, w sensie prowadzenie zajęć takich online dla takiego wieku dziecięcego. To jest spoko i też mi się podoba bardzo, jak moja nauczycielka, która na początku podchodziła tak zupełnie ze spokojem takim, oj, to jest pierwsza klasa, dzieci sobie poradzą, tak tutaj może jedno ćwiczenie da, i teraz zorientowała się, że za chwilę jest koniec roku, że oni nie wrócą do szkoły przed końcem roku najprawdopodobniej, albo przynajmniej jeszcze długo nie wrócą i że jej ten program zostanie niezrealizowany i zaczęła nam wysyłać po prostu maile, w którym są strony A4 zadań do zrobienia, no i trzeba siedzieć i cisnąć te wszystkie rzeczy. To jest super, naprawdę. To jest, nie wiem, czy to jest talent, to jest rzeczywistość. No, nie jest. Ewidentnie nie jest. Chociaż myślę, że jest trochę łatwiej. Obce dzieci. Jest trochę łatwiej niż własne. Bo można na nie nakrzyczeć. Tak, można na nie nakrzyczeć, czy nie można na nie nakrzyczeć? Można, na obce można. Ja zawsze krzyczę na obce. Czego mi tu łazi po podwórku? Ale ja też odkryłam swój talent do nauki, dlatego że moja córka jest w 7 klasie i dzięki Bogu siedzi sama godzinami przed tym komputerem. Weszłam, ja w ogóle robię takie jaja, że ona ma tam lekcje, jest taka skupiona, nie cierpi tej szkoły online, ale musi. A ja na przykład przechodzę z tyłu za nią i tam robię jego gość z drugiego planu, takiej miny do jej klasy. I ona wtedy mnie widzi i mówi, mamo, jaki obciach straszny, co ty robisz? Dzisiaj tak na angielskim jej robiłam. Strasznie się wstydziła. A raz nawet weszłam w takim ręczniku z kąpieli, bo to coś weszłam do jej pokoju i rozszerzałam ręcznik, zakrywałam, ale nikt mnie nie widział, bo to nie stałam do kamery. Tylko ona to widziła i strasznie się wstydziła. Wiecie, jak to strasznie być 13-latką, mieć taką głupią matkę, ale... Mój syn nie zabił, gdybym coś takiego. No, ale jeśli chodzi o talent, bo ja jestem totalny antytalent do matematyki, do fizyki, do chemii, do wszystkiego, co ścisłe, to straszne było w szkole. Ale okazuje się, że ostatnio umiałam obliczyć gęstość kilku przedmiotów na fizykę. Nie wiedziałam w ogóle, że się liczy gęstość przedmiotów. I po myślałam, co gęsty to jest robić? Kisiel, prawda, ale żeby, albo tam gęsta zupa, ale daj mi tego gęstego trochę, zawsze się mówi do mamy, prawda, jak to nalewa zupę, ale żeby przedmiot miał gęstość. No więc okazało się, że trzeba umieć obliczyć gęstość tam, najpierw objętość, też nie wiedziałam, że się liczy, i potem gęstość tego. I wzięłyśmy taki przedmiot, trzeba było przedmioty domowego użytku obliczyć. Obliczyłyśmy mydło, komórkę, ale mydło nowe, żeby miało takie jeszcze brzegi, bo to najłatwiej się oblicza objętość takich przedmiotów nieobłych. Więc jakbyście mieli problemy ze swoimi dziećmi z obliczaniem gęstości, jestem dobra w tym. Okay. Nie wiem, czy mi się to przyda, ale dobrze wiedzieć. Uważaj, to ja zapytam ciebie w takim razie. No ja odkryłem, że nie mam tego talentu do nauczania, zdecydowanie. A tak to... nie wiem. Złożyłeś Lego, widzę nawet to za twoimi plecami. A tak. No ale to jest talent, który po prostu mam w sobie, nie odkryłem. Ale puzzle złożyłeś. Też składałem, tak, no. Ale to też nie było, niestety nie był nowy talent. Ja muszę przyznać, że jestem bardzo dobry w puzzlach. I to jest, podobnie jak z gęstością, to jest talent, który się do niczego właściwie nie przydaje. Czyli jesteś tą osobą, która kupuje specjalnie takie puzzle o jednolitym takim obrazku, nie, że tam są, jest bardzo skomplikowane, jest jasne, co to jest, tylko jakieś, nie wiem, impresjoniści czy coś w tym stylu i składasz? Nie, jest taka delikatna granica tego właśnie, jak bardzo masochistyczny ten puzzle powinien być. I czułem teraz podczas tego ostatniego, który układałem, że ją przekroczyłem.
Nie sprawiało mi to przyjemności, ale wiedziałem, że się nie mogę poddać. I taki byłem sfrustrowany i codziennie tak siadałem do niego, siadałem i w końcu się udało. No jakby minęły mi te 2 tygodnie jakoś szybciej. Więc jest miała jakaś korzyść. A widzieliście na AliExpressie, znaczy to się wyświetla na Facebooku, że sprzedają puzzle, które składają się z jednego tła. Na przykład białe puzzle. To się nawet jakoś nazywa tam Master, coś tam, Tragedy czy coś, ale że zupełnie Monster, Master, coś. Tylko na przykład 1000 białych klocuszków. Można ale zwariować. Czy to jest taki prezent, czy ktoś to naprawdę układa, myślicie? Czy to tak daje się... Czy daje się to komuś w prezencie jako taki żart? Czy ktoś naprawdę układa takie puzzle? Ja proponuję, kupmy, spróbujmy i będziemy wiedzieli. Komu moglibyśmy taki prezent podarować? Mi się wydaje, że ta nazwa, którą wymyśliłeś, Master Tragedy, to może być dobra nazwa do tego. Obawiam się, że Maciek do nas nie wróci szybko. Słuchajcie, wróci jak wróci, ma swoje sprawy, wiadomo. To jest zalatany człowiek. Jeśli słuchasz tego podcastu później, to pozdrawiamy cię serdecznie. Brakuje nam ciebie. Nowy temat w takim razie w pracy. Dobrze, robimy to. Inna trudność. Ja teraz się odbiję trochę od swojej własnej codziennej trudności. W pracy reportera z pewnością wielokrotnie, tysiące razy musiałeś zagadywać obcych ludzi. Zapewne. Czy to jest coś, co ci przychodzi łatwo? Masz taki dar niekrępowania się i jakby uderzasz prosto z mostu, masz zadanie, wiesz co masz zrobić i łatwo nawiązujesz kontakt z ludźmi, czy 3 razy musisz obejść dom, do którego zadzwonisz, jeśli ktoś się ciebie nie spodziewa? Raz. No więc tak, nienawidzę, trochę zacznę od tyłu, czyli nienawidzę rozmawiać przez telefon i nienawidzę dzwonić do kogoś. Jak mam zadzwonić do kogoś, przypuśćmy, wiem, że człowiek na mnie czeka, że mam zrobić z nim wywiad, to potrafię pół roku nie dzwonić. No chyba, że jest szybko trzeba zrobić wywiad, ale jak teraz pracuję nad książką i to na przykład niestety miałam... Przepraszam, ale Maćku, jesteś... Witamy, halo Sopot, witam Maćka! Halo Maćku! Halo Maćku, dobry. Cześć kochany! Muszę wam powiedzieć, bo nie wiem jak spektakularnie wyglądało moje odłączenie, ale muszę wam powiedzieć. Teraz na przykład jesteś bokiem. No bardzo dziwnie. O, witaj! Bo po prostu położyłem telefon w poziomie. Jak to bokiem? O, teraz bokiem? Jest okay. O, teraz dobrze. No więc słuchajcie, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie przy ostatnim podcaście, tuż przed ostatnim podcastem zalałem sobie koktajlem malinowym klawiaturę, ścianę, komputer i krzesło. Śledzimy twoje przygody, Maćku. I słuchajcie, a teraz, w momencie, kiedy wyładował mi się telefon, więc szybko musiałem podłączyć podłączyć do ładowania, to wywaliłem pełną szklankę wody, tę, na klawiaturę, biurko, dysk, myszkę. Także naprawdę, no działy się tutaj rzeczy w trakcie, jak mnie nie było. Ojej, natomiast rozmawialiśmy o talentach, tak? Nie, już jesteśmy w nowym temacie, więc musisz się wsłuchać. Rozmawiamy o zagadywaniu obcych ludzi i Magda mówi nam o tym, że nie lubi rozmawiać przez telefon. Przez telefon nie cierpię. Znaczy w ogóle reportaż, wywiad przez telefon to nie wchodzi w grę. To w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby wykorzystać do reportażu wywiad. No chyba, że tam robisz reportaż o jakiś taki, że trzeba z urzędnikiem zagadać z Limanowej, no to już wtedy nie jadę do tego urzędnika, tylko rozmawiam. Czyli nie mogłabyś być jak Janusz Weiss i prowadzić dzwonię do pana, pani w bardzo nietypowej sprawie. Ja w ogóle nienawidzę wkręcać ludzi. Nienawidzę sobie robić jaj z ludzi tak, że wkręcę, tak jak Janusz Weiss. Ja tego nienawidzę. Zbyt bardzo empatyzuję z tymi ludźmi. To wycofujemy jeden segment, Błażej. Nie, ale ja się totalnie z tym solidaryzuję. Ja też tego nienawidzę. Ten program, Janusz Weiss, że on dzwoni i coś, to mnie zawsze przerażało i taki cringe czułem straszny sobie. Nie mogłem tego słuchać. Ukryta kamera, nie? Że śledzimy z kamery, że mamy cię... O Jezus Maria. Pamiętam jak jeszcze za świętej pamięci, jak on się nazywał, Wodecki. Wkręcili go, że ktoś sprzedaje szampony do włosów i jego włosy były tam na reklamie. I on był łysy, był na billboardzie łysy. Tak, że coś tam. I podjechali z nim i była kamera ukryta w tym samochodzie, a on zaczął przeżywać, Boże, ile ja forsy dostanę za odszkodowanie. No i potem puścili w całej Polsce.
Przecież to tak go skompromitowali. Każdy by tak pomyślał, ale od razu puszczać to na całą Polskę. Ale wracając do naszych owiec, więc dzwonić nienawidzę i przez telefon nienawidzę, ale nie mam żadnych problemów w rozmawianiu z ludźmi tak, żeby zaczepić. I mam to od dzieciństwa. Od najmłodszych lat, odkąd umiem mówić, zaczepiam ludzi i z nimi rozmawiam. Czyli ty jesteś tą osobą, że jak ty się wraca i słuchaj, taka dziwna pani mnie zaczepiła w autobusie. Taka baba ze mną gadała przez całą drogę w pociągu. Znaczy, ja już wiem, że to jest, ja w ogóle wiem, że jestem męcząca, potrafię być męcząca. Widzicie, tyle mówię, nie dopuszczam ludzi do głosu. Więc potrafię już tak ucichnąć, ale jak na imprezy przychodzę, jakbyście mnie zaprosili na przykład na imprezę, no to umówcie się wszyscy 2 godziny wcześniej sami. Pogadajcie, bo jak ja przyjdę, to już... Nie, ze mną nie jest tak źle. Mam taką przyjaciółkę, Magdę Wiśniewską. Tato, gada! Ale mamy taki format domówka z klancykiem, więc następną po prostu zrobimy w ten sposób. Ale to wtedy to musiała być twoja impreza, na którą my przyjeżdżamy. My przyjedziemy, to prawda. O Jezu, zapraszam, super, do Sopotu. Jeszcze chciałem wrócić do tego wkręcania ludzi. Miałaś takie sytuacje, że... zbierałaś materiał do reportażu, ale twoi rozmówcy nie wiedzieli, że jesteś reporterką i podawałaś się za kogoś innego. To jest sytuacja, w której... To jest wkręcanie! Jest to totalnie wkręcanie. Ale to było wyższa konieczność, ponieważ pojechałam raz do Szwecji, ale to było już z 15 lat temu. Była taka firma w Polsce, w Gdańsku zresztą tutaj, pokazuję tam, bo tam jest Gdańsk, tamtą stronę. A tam jest Gdynia, tam jest morze, a tam jest Warszawa. To więc proponuję, żebyśmy teraz, żeby zorientować wszystkich Państwa, którzy nas oglądają, każdy z nas pokazał, gdzie jest Gdańsk. Tam jest Gdańsk, tu jest Sopot i tam jest Gdańsk. Gdzie jestem? Widzę Was! Tam jest północ, tam jest Gdańsk. Super, widzę Was. Tam jest Kraków, tam jest Białystok. O Jezu, z tyłu, a za mną morze. Nawet mam widok na morze. Tutaj jak człowiek się wychyli, zryzykując życie z tego okienka, to widać morze zimą, bo jak latem drzewa zarosną, to nie widać. No. Ale nie wolno nam teraz chodzić nad morze. Zabronili. No i o czym ja mówiłam? Że do Szwecji pojechałam. Więc była taka firma w Gdańsku, która namawiała, mówiła ludziom, że mogą jechać do Szwecji i dostaną od tej firmy pozwolenie na zbieranie jagód w Szwecji. I łączyła ludzi na przykład w 5-osobowe drużyny i płaciło się tej firmie 1000 zł. To jest rok 2003, więc to wtedy już 1000 zł to było dużo, nie mówiąc, że jak to teraz jest dużo. I łączyła w 5-osobowe grupy, jeden człowiek miał samochód, a resztę wsadzali do samochodu i wieźli do Szwecji. Rzecz w tym, że na zbieranie jagód w Szwecji nie trzeba mieć zgody. Po prostu jedziesz, zbierasz, dajesz do skupu, zarabiasz. To byli oszuści. Ja pojechałam tam jako studentka, wtedy jeszcze się ludzie nabrali, że jestem studentką. Pojechałam jako studentka, która też chce zebrać... Żeby obnażyć te praktyki. Tak, tak, pojechałam. I wiecie, to było straszne, bo tam pojechaliśmy na taki kemping. W ogóle przygód było mnóstwo, co nie miara. Szyba nam pękła w samochodzie, w drodze i w ogóle, bo zapomniał zamknąć klapę dokładnie właściciel swojego Mercedesa w kolorze gaci, to był Mercedes Beczka i nagle łup! Walnęło nam, szyba pękła, nie wleciała do środka, ale takie pajączki popękały i widać było przez taki otworek tylko. Jechaliśmy 700 km do Imeo, przez taki otworek patrząc. No i wtedy udawało... No? Chciałem powiedzieć a propos tej wkręcania takiego, jak o kim mówisz, chociaż wkręcanie to jest eufemizm, no bo to jest jednak oszustwo. I słyszałem taką historię, która no oczywiście mnie przeraża stopień, że tak powiem, niegodziwości tego człowieka, a jednocześnie, przepraszam, ale na jakimś poziomie imponuje mi pomysł. To znaczy była taka sprawa, że był mężczyzna, który pobierał prowizję za załatwienie Polakom pracy w fabryce w Szkocji. I wyglądało to tak, że w pakiecie miałaś przejazd autokarem, zakwaterowanie, wszystko i łącznie jakąś tam opłatę dla niego. I on tych ludzi zawoził, przychodził z nimi do fabryki i tam im pokazywali, gdzie będą jeść, gdzie będą pracować. Poznawali tą ekipę miejscową Szkotów w tej fabryce. Nie za bardzo tam kumali jeszcze o co chodzi, ale tam ci im wszystko pokazywali, gdzie stołówka, gdzie śpimy, gdzie pracujemy. No i następnego dnia ci ludzie przychodzili do tej pracy i jakby wszyscy się dziwili, co oni tu robią. I okazywało się,
że ten gość wykupował wycieczki po fabryce. O, rety. I zabierał tych ludzi na wycieczki, a oni myśleli, że pokazują im, gdzie będą pracować, co będą robić, a to była wycieczka. Straszne, to musiał być ten sam, co mój. I to jest potworne, a jednocześnie no, wpaść na to? No. Dobrze, Magda, ale ty obnażyłaś ten przekręt? To tak, wyrwałaś oczywiście. Im te pożyczki? Obnażyłam, nie pożyczki, jagody. I nawet tytuł reportażu był tam, gdzie rosną jagody, taki... Ale, no, ale no, obnażyłam, no byłam w ambasadzie, powiedziałam ludziom i tak dalej, ale to, no wiesz, nie ma takiej siły przebicia, gazeta nie ma takiej siły przebicia, trzeba zgłosić do prokuratury. A ja mam pytanie, Magda, czy ty zanim napisałaś artykuł, poszłaś do tego gościa i powiedziałaś tak, wiesz, jak Spider-Man, nie, jak ten Superman zdejmujący nie. okulary, że wiesz, kim jestem naprawdę? Udupię cię, stary, jestem reporterem. Nie, nie, co ty, nie, to na końcu, to właśnie wróciłam, no bo tak to by mówili, uwaga, ale uwaga. Czyli, ale skonfrontowałaś go. Zawsze trzeba, to było? Jest bardzo trudne. No ham taki, to był taki prymityw straszny. Jego umowy były takie, że można boki zrywać. On tam nie miał prawnych umów, z prawnikiem ich nie konsultował, tylko pisał, jeżeli pojedziesz na jagody, a jagód nie będzie, pretensji zgłaszać do mnie nie będziesz. I tego typu, to było straszne, ale ludzie to brzmi bardziej jak przykazania boskie, a nie jak umowa. No to coś ale... w tym stylu. Ale swoją drogą dokładnie tak powinny brzmieć umowy. W sensie no język tak. prawniczy jest zupełnie niezrozumiały, a no tak naprawdę właśnie chodzi o to, żeby nie mieć do siebie pretensji, jeżeli coś się będzie tak, nie zgadzać. Tak. Takim językiem powinien jeżeli nie wyjdzie nam współpraca, nie będziesz mieć pretensji. Tak, jak jeżeli pieniądze się nie znajdą, nie będziesz o mnie źle myśleć. Jeżeli nie wyjdzie nam małżeństwo, to chciałbym, żebyśmy to od razu zostali przyjaciółmi. Żalu. Tak. Żadnych małych druczków, żadnych zawiłych zdań. No. Zresztą to jest w ogóle, to jest jakby, też słyszałem, znaczy słyszałem, tak mówili, że na przykład operatorzy komórkowi, telefonii komórkowej zamawiają u swoich prawników specjalnie bardziej skomplikowane umowy, niż tak naprawdę one mogą brzmieć, tylko po to, żeby ludzie ich nie czytali. W sensie to na tym się opiera, no, żeby na wszelki wypadek nie, tego nie robić. A więc pisma to urzędowe? Uczciwe. Udupiłaś z uczciwego człowieka. Czy ja mogę a propos coś umów z takimi osobami dodać? Dzisiaj miałem telefon, który mnie tak zdenerwował, on łączy w sobie kilka bardzo irytujących rzeczy, czyli rozmowę przez telefon, której też nie lubię, rozmowę przez telefon z obcym człowiekiem, który traktuje cię jak numerek i który nie odmienia twojego nazwiska. Wiemy, każda rozmowa, która zaczyna się od dzień dobry, czy rozmawiam z panem Maciej Buchwald, on nawet Macieja nie odmienił, czy rozmawiam z panem Maciej Buchwald i to był koleś z operatora mojego internetu, który dzwoni do mnie i mówi, panie Macieju, bo tutaj dzwonię, ponieważ się kończy zaraz umowa w lipcu. Przypominam, że mamy 6 kwietnia. W lipcu się kończy umowa i co my tu z tym internetem robimy? Ja mówię, pan co, chyba nie mam głowy teraz do tego i może zadzwoniby później. Ja to ja panu może tylko przedstawię ofertę i tam się pan zastanowi. Ja mówię, jest dobrze. I on mówi, no bo pan ma teraz 300 tam megabitów, to ja już patrzę, u pana można podnieść na 600. Ja mówię, wie pan co, ale ostatnio podnosiliście mi tam z 200 na 300 i się nic nie zmieniło i potem powiedzieliście, że nie ma takiego okablowania, więc to, że ja zmieniam w routerze, nic nie zmienia. Aha, to już patrzę? Jest taka możliwość technicznie. Ja mówię, ale jaką mam gwarancję, że to zadziała? No przecież robimy tak, żeby działało, ale poprzednio nie zadziałało. Panie Maciu, krótka piłka, tam robimy to czy nie? Ja mówię, wie pan co, to ja się jeszcze zastanowię. A co musiałoby się stać, żeby podjął pan decyzję już teraz? A ja mówię, nic nie musiałoby się stać, mówiłem panu, że nie chcę podejmować tej decyzji teraz. On mówi, panie Maciu, ja to lubię tak, od razu jednym telefonem wszystko załatwić. Po co? Ja mówię, a ja nie chcę tego. I w ogóle, przecież się umówiliśmy, że nie podejmie decyzji. No się umówiliśmy, nie było żadnej umowy, proszę pana. No i tak dalej, i tak dalej. Nie znoszę tego. Jak tylko słyszę, że ktoś rozmawia z panem Maciej Buchwald, mam takie, słucham. I ktoś tam i po prostu chce do rzeczy. Ostatnio koleś mi chciał wcisnąć ubezpieczenie razem z jakimś, z czymś tam, właśnie z telefonem, czy z czymś chciał mi wcisnąć ubezpieczenie na wypadek ataku serca, jeżeli będę miał atak serca w ciągu 5 lat i będę zapłacę tylko tam 100 zł i jeżeli będę miał w ciągu 5 lat atak serca, to moja żona dostanie tam 100 tysięcy i ja mówię, dziękuję, nie planuję ataku serca, że najbliższe 5 lat. Panie Maćku, ja wiem, no ale to są poważne rzeczy, tego nie można przewidzieć, to chodzi o bliskich, bo ja tu dodam, że panu też bliskim zapewnia. Ja mówię, czy pan mi życzy śmierci? I były takie straszne rozmowy, straszne. No, oni do tak działają ubezpieczenia. Tak, Maciek, tak. W sensie ubezpieczenia właśnie na to są, na złe wypadki, które mogą się wydarzyć. Nikt nie planuje. Tak? Nie planuje, ja myślałem, że, tak. Że jak będzie wszystko ok, to mnie w nagrodę zapłacą. Fajnie pan żył. Czy ktoś z was jeszcze chciałby się odnieść do tematu zagadywania obcych ludzi? Ja miałem jeden moment, kiedy, bo ja generalnie nie lubię rozmawiać z obcymi ludźmi, ale jeden moment, w którym dobrze się z tym czułem, jak podczas mojej pierwszej pracy, jak pracowałem w księgarni. I to było rozmawianie z ludźmi w księgarni na temat książek było bardzo miłe i jakby
oni na coś byli mili, jak przychodzili do tej księgarni, więc to było takie, to był pierwszy raz, kiedy się lepiej czułem z osobami obcymi niż w rozmowie, niż z bliskimi. To było takie spoko, mimo że była to praca tak. też sprzedaży, to jest, Maciek, przykro mi, ale tak. To tak jest to trochę było. Chyba tak, że ja mam dwa skrajne przypadki, bo rozmawiałem o tym kiedyś, że rozmawialiśmy w podcaście, że ja bym się świetnie sprawdził właśnie jako recepcjonista, bo lubiłbym tak pomagać ludziom załatwiać ich sprawy i kiedy albo jako wolontariusz na jakimś festiwalu literackim. Jako, tak, na przykład. Znam cię z tej strony. To nie był wolontariat, chciałem powiedzieć. Pozdrawiamy Instytut Reportażu. Natomiast kiedy pracowałem rzeczywiście przy Nowych Horyzontach, w takim front desku i obsługiwaliśmy uczestników, to bardzo lubiłem rozmawiać z obcymi ludźmi, ale kiedy na studiach w ramach praktyk musiałem robić ankiety na ulicy i miałem niestety znaleźć osoby, które pasowały do grup demograficznych odpowiednich i to były kobiety powyżej jakiegoś wieku. Ale wiesz, na czym polega różnica? No. Dokładnie na tym, że jak jesteś przy frontdesku, to ludzie chcą czegoś od ciebie, przychodzą do ciebie, a tu musisz zaczepić i to jest zdecydowanie inna para kaloszy. Najgorszą sytuacją w tych ankietach było to, że musiałem znaleźć kobiety powyżej jakiegoś roku życia i zaczepiałem je i niestety... Ile ma pani lat? Mówiłem, jestem z uniwersytetu, robię takie badania, potrzebuję do mojej ankiety kobiety z takim wykształceniem jeszcze i w takim wieku. I ona i torebka w twarz. Ile tak niestety ze trzy razy było, kiedy pani mi powiedziała, ale ja nie mam jeszcze tylu lat i było mi bardzo przykro. Czuło się bardzo, bardzo źle. Ale a propos, to przepraszam, ja byłam recepcjonistką w kasynie w Sopocie na studiach. Ale w ramach pracy nad reportażem, czy? Nie, wtedy nie byłam reporterką, wtedy byłam studentką historii na drugim roku, czyli średniowiecze przerabialiśmy i nic z tego średniowiecza nie pamiętam, bo to była praca nocna, bo to siedziałam w recepcji w nocy, dopóki kasyna nie zamknęła. Czasami zamykali o 6 rano, a ja na 8 miałam na zajęcia. I ankiet też nienawidzę. Jako dziennikarka wiele ankiet musiałam przeprowadzić. Dzień dobry, przepraszam, jestem z Gazety Wyborczej i chciałam tutaj zapytać panią, czy już ma pani mięso na święta kupione? No mam, a jak się pani nazywa? Ale to potrzebne jest? No tak, bo to jest ankieta. Aha, no to Grażyna tam. A ile pani ma lat? No tam 42. No dobrze, dziękuję. A czy teraz może fotograf zrobić pani zdjęcie? Nie! A bez zdjęć mieliśmy nie przychodzić, więc potem było tak, że już można było robić ankiety bez zdjęć. Wtedy już się szło tylko piętro niżej, bo Gazeta w Gdańsku była na trzecim piętrze, szło się na drugie i się wymyślało. Pamiętacie, jak obywatel Piszczyk wymyślał? Tam, będąc młodym górnikiem i pisał, prawda? To ja tam potem jako księgowa kupiłam już mięso na święta i zapisałam sobie jego numery w książce. A potem jako młody piłkarz kopnąłem mięso do lodówki. No i się przynosiła szefowi, co jest ankieta, 7 osób przepytałam. Każdy tak robił. Ja przypomniałem sobie Błażej, jak powiedziałeś o tych paniach, że one nie mają tyle lat, bardzo smutną historię, która łączy właśnie takie nieporozumienie również z rozmową z obcymi ludźmi. Jak byłem, no byłem takim ledwo nastolatkiem, tak myślę, że miałem, nie wiem, z 14 lat czy coś. I na boisku u mnie na osiedlu była dwójka takich chłopaków i jeden strasznie drugiemu dokuczał. Że tak mówię, ty głupia babo. To był taki chłopak, co miał trochę takie, wiecie, no takie cycki. Taki był ten grubszy. I on mówi coś tam. Ginekomastia to się nazywa. Jaki? Ginekomastia. Okej. Okay. No i on tam mówi, ty babo, ty coś tam babo głupia, chodź babo. I tak się na niego darł. I ja jakoś tak, mi się przykro zrobiło i mówię do tamtego, weź go tak, nie męcz. A on mówi, no przecież to jest baba. Ja mówię, nie męcz go, nie znęcaj się nad nim. Przecież to jest po prostu baba, to jest dziewczyna. Ja mówię, ale po co? I się okazało, że to była dziewczyna. On mówi, pokaż mu legitymację, pokaż. I pokazuje mi, to była po prostu dziewczyna. A ja się ująłem i mówiłem, przestań, to jest straszne, nie mów tak. To jest normalny, fajny chłopak, coś tam. Chłopak, dziewczyna, normalna rodzina. Było mi tak smutno, bo tak naprawdę ja ją dużo bardziej obraziłem, niż tam ten chłopak, który po prostu mi mówił, chodź tam, babo, tam była jego koleżanką. A ja zainterweniowałem i byłem tak zażenowany. Myślę, że ta smutna historia jest doskonałym przyczynkiem, żeby przejść do pozytywnych wiadomości. Jesteśmy w czasach, w których a pozytywne wiadomości, ona ma teraz rodzinę i dzieci. Nie, mam pojęcia. Nie, ale za to Krzysztof przygotował dla nas przegląd pozytywnych wiadomości ze świata. Tak, ale większość z nich jest związana z pandemią.
więc... Tak, bo jest pewne, w lutym je jeszcze tak. Nie było. Nie, nie, one jakby, bo ja się z wami nie zgodzę, wiesz, jakby bez bardzo dużo pozytywnych rzeczy związanych właśnie udowodnię to tą listą, które wychodzą albo jakby okazują się przy okazji tego jakby nie patrzeć negatywnego zjawiska ogólnie. Chciałem zacząć mój przegląd wiadomości od tego, że jest człowiek, który jest absolutnie bezpieczny na świecie. Jest możliwość... Jakiś astronauta? Bycia astronautycznym prawie, mianowicie 40-letni Kanadyjczyk Bert Terhardt wyruszył w samotny rejs dookoła świata na łódce. Wyruszył w październiku 2019 roku. Nie ma ze sobą żadnych elektronicznych przyrządów, w związku z czym on może nawet nie wiedzieć, że jest pandemia i po prostu płynie sam jednym... Jakby ale to się metodą kropelkową przynosi, to ktoś kasznie na morzu i to... Wyobraźcie sobie, jakby wirus do niego przepłynął samotnego. Ale wyobraźcie sobie, że on przybija do brzegu, a myśmy wszyscy już umarli. To i on nie wie, co się stało. Został sam na świecie. To jest, no, to jest moje marzenie, co? Ale czyli potraficie znaleźć także negatyw w tym. Nie mieliście takiej wizji, czasami dziecko siedzi i ja tak miałam, że myślałam sobie, wszyscy zniknęli. I mój pierwszy problem to było, kto wydoi te wszystkie krowy. Ja nie dam rady wydoić wszystkich krów na świecie. A w życiu nie doiłam krowy. Przepraszam, mów dalej, dobre wiadomości. Nie, nie, to jest absolutnie też można komentować. Kolejna dobra wiadomość właśnie pochodzi z bezpośrednio już, co dobrego w człowieku potrafi ta pandemia wydobyć, mianowicie jest 39-letni listonosz z Wielkiej Brytanii, John Matson, który codziennie musi roznosić listy i codziennie się przebiera za kogoś innego, w sensie ma stroje w szafie i był tam artykuł, który opisywał jego losy, pokazuje, bo on chyba też pokazuje te zdjęcia ze swoimi kreacjami danego dnia w mediach społecznościowych. No i był już zarówno tą postacią z Dorotką z Krainy Oz, był jakimś gladiatorem, był w różnych bardzo strojach się pokazuje i to jest miłe, w sensie, że postanowił ciekawe, w ten ciekawe sposób, było, gdyby się okazało, że on jest transwestytą, ale ukrywał to i teraz to niby śmieszne, a może wreszcie chodzić w damskich ciuchach. Znalazł bezpieczny sposób na to. Ale to jest dobry sposób dla naszego rządu. Zróbmy wybory tak, żeby listonosze nam przynosili te karty do głosowania w strojach różnych. Od czerwonego kapturka wezmę. Na przykład w strojach śmierci. Pozytywna masa. Jest, to tak, to prawda. Ja jestem za tym, żeby się przebierali. No przebrani za konstytucję. Ja widziałem mojego listonosza i to jest naprawdę człowiek, który nie ma żadnych ani rękawiczek, ani maseczki, niczego. Ja naprawdę mu bardzo współczuję codziennie. I ale też mój całuje cię na powitanie. Bo jesteś moim kochankiem. Nazywa się kochanek. Mój kolega listonosz, którego personaliów nie będę zdradzał oczywiście. Ale też go pozdrawiamy. Powiedział, że na poczcie generalnie nikt tego nie przestrzega. Mówią, że ich to nie obchodzi i śmieją się z niego, że on przychodzi w maseczce i w rękawiczkach. A oni po prostu pozdrawiamy cię, Karol. Nie, to trzeba będzie wypikować, tak, bo jednak, żeby nie mieli przyjemności. Ale dzisiaj koleżanka napisała na Facebooku, że przyszedł do niej pan z jakiejś firmy przesyłkowej, był bez maseczki, bez rękawiczek i ona mówi, dlaczego pan nie ma tej maseczki, jak pan im przynosi paczkę. A on mówi, bo ja się proszę pani pod tym pocę i nie będę tego nosił. No może kolega się poci, albo kolegi. To jest prawda, będzie teraz ciepło. A mnie zaczepiła pani, ponieważ teraz wiecie, że pomiędzy 10 a 12 mogą zakupy robić tylko seniorzy, ale w paru miejscach to jest tak, że jak nikogo nie ma, no to pozwalają ci coś kupić. Już dzisiaj mi się to nie udało, a w jednym miejscu mi się udało, ale jest tak, że ja i tak przepuszczam wszystkich seniorów, wiadomo, jeżeli są, czekam, jak jest pusto, to pytam, czy mogę, jeszcze parę dni temu mogłem. Maciek, a dlaczego po prostu nie przychodzisz w tych godzinach? W sensie, dlaczego, skoro wiesz o tym, dlaczego po prostu nie przychodzisz później albo wcześniej? Krzysiu, pora na lek wieczorny, na nerwosol i stoję i podchodzi do mnie pani, a pan co? 65+? Ja tak spokojnie. Maciek, ale ona miała rację, miała w sensie rację. Po prostu nie przychodź tam, w sensie to jest, bo to jest po coś. Ale ja chciałem popatrzeć tylko, co jest w sklepie, stałem pod sklepem, patrzyłem. Ale tu nie o to chodzi, chodzi o to, żeby się nie grupować, Maciek. Maciek podprowadza pod to, że teraz pokaże nam swoje przebranie starszej pani, które ma przygotowane, a propos tej całej rozmowy o przebieraniu się. Maczku, dajesz, ja już to widziałem i to jest fantastyczne. Nie wiecie, jaka jest puenta. Dawaj. No.
umarła. Państwo, którzy nas słuchają, nie widzą, że Maciek teraz szuka. Wtedy zakupy dla starszych osób, które same nie mogą pójść. Mm-hmm. Ojeju. To Maciek, no, rób to nie od 10, między 10 a 12. Ja, ale ja myślałem, że to muszę wtedy, skoro to są zakupy dla nich. tylko wtedy można kupować produkty dla ludzi 65 roku życia, yeah. Bo te inne są przeznaczone dla młodszych. Ja bardzo wam zazdroszczę, że wy wiecie, jak wygląda wasz listonosz, bo ja dostaję tylko awizo, jakby nigdy w życiu nie dostałem żadnej paczki do rąk własnych od listonosza. Ja dostałem, co ciekawe, on wiedział, jak ja wyglądam, a ja nie wiedziałem, że to mój listonosz. Podszedł do mnie listonosz, którego pierwszy raz w życiu widziałem, mówi, o, to do pana i dał mi rzeczywiście do mnie i mam takie Może jest naszym widzem. Ale wiecie, jak wygląda wasz dzielnicowy na przykład? Ja nie wiem. Nie. No ja też nie. A to jest ważne, żeby wiedzieć? Tak, tak. Jak pracowałam w lokalnej wyborczej, to nawet zrobiłam akcję Poznaj swojego dzielnicowego. Poszłam do komendy policji w Sopocie i powiedziałam komendantowi, że chciałabym, żeby mieszkańcy znali swojego dzielnicowego i żebyśmy wydrukowali, ja zaproponowałam w zasadzie, żeby wielkie plakaty wydrukować i zdjęcia dzielnicowych i obok numer telefonu, no bo kurde, po to oni są, że wtedy nie było internetu, nie, bo to jakiś... To się na pewno źle skończyło. Dla nich. Nie. Ale, czy to nie była jakaś akcja, która potom się rozwinęła w inne miasta? Nie, my tą akcją tęsknię za to był. Dzielnicowi podrapali się po oku, ponieważ powiedzieli, że nie ma tak, żeby ktokolwiek wiedział o nich, że są dzielnicowymi. Co po co? Na pewno skończyło się to co najmniej kilkoma domalowanymi wąsami. Nie, bo to w ogóle nie przeszło. Nie przeszło. To nie jest koniec dobrych wiadomości, tylko chcę powiedzieć. Widzicie, nie jest tak źle. Kolejna dobra wiadomość. Pandemiczne restrykcje mają swoje plusy. Para pand w zoo w Hongkongu, po tym jak przestali odwiedzać je zwiedzający, miała w końcu okazję do skonsumowania swojego związku. Ich opiekunowie są zachwyceni, bo to pierwszy raz doszło do spółkowania pand od 10 lat. Proszę Państwa. Więc tak to jest. To jest dobra wiadomość. To jest bardzo dobra wiadomość. Może by też nie przerodziło w jakąś pandemię. Tak. Jeśli będziemy wycinać jakiś klip promocyjny, to Dziubak, proszę, żeby to był ten. News i puenta Maćka. Pandademię miałeś na myśli, oczywiście. No i po co przebijać coś, co było już wystarczająco dobre. Użyłeś słowa przebijać, więc dziękuję ci za komplement. I mam więcej, ale czuję, że to już i tak trwa za długo, więc powiem tylko ostatnią, która nie jest związana z wirusem, a jest ona specjalnie dla Maćka. Otóż Maćku... Przepraszam, okazało się tak. Daj mi, niech założę okulary dobrych wiadomości. Nie mam takich, okej. Okay. Więc jakieś badania wykazały, że częste i długie kąpiele w gorącej wodzie zmniejszają ryzyko chorób serca i zawałów. Więc, zwiększają? Zmniejszają. To ja nie będę miała zawału. A ty Maciek się nie kąpiesz i to jest aluzja, żebyś się często kąpał? Nie, to jest nie, właśnie, no właśnie to on jest, lubi. Pan sąsiad zza ściany mówi, że do mojej żony powiedział: ja się dziwię, że pani się na tę wannę zgodziła, przecież ten leje wodę cały czas. A co on ma szybę? Macie szybę z nim? Ma przez ścianę łazienkę ze mną i on wie, że... A skąd pan wie, że to ja, a nie żona? On: tak myślałem, że to pan. Ma też dziurkę tam w ścianie, Macie. No właśnie. Ja się tak lubię kąpać i się kąpię dwa razy dziennie. Za wodę płacimy kupę forsy, za gaz płacimy kupę forsy, bo mamy wodę na gaz. I normalnie taka, żeby była taka gorąca, że jak wychodzę, to jak u kurczaka z gotowania odchodzi. Tak, dokładnie o to chodzi. Tak. I słowo jest... kąpać jest słuszne, bo ja mycie zajmuje mi 3% tego czasu, w którym się kąpię. Tak, jest tak, że ja leżę, a jak już prawie śpię, to się szybko myję i wychodzę. Ja czasami zapominam się umyć nawet, tylko od razu wychodzę. I mówię, o Jezu. A zdarzyło ci się zasnąć w wannie? Bo ja kiedyś się obudziłem nad ranem w wodzie w wannie. Nie, ale zimna, wystygłeś. Nie, to było straszne, bo zmarznięty potwornie. No właśnie, nie, ja czytam wannie. Ja w ogóle czytam wszystkie też książki, czytam. Mam pomarszczone. I nawet kupiłam sobie Kindla teraz wodoodpornego, jakby mi wpadł do wanny. Ale odkryłam teraz audiobooki przez ten wasz klancyk, co go słuchałam jako pierwszy na audiotece. I teraz słucham, ale jak myję głowę, zniknął. O, jest. I teraz jak słucham na audiotece, to nie mogę być głowy, ponieważ szum wody zagłusza. Ja miałem bardzo podobne problemy techniczne, ponieważ też zdarza mi się oglądać filmy w wannie. I jakby miałem patent, że kładę laptopa na kiblu, tylko na przykład jak się lała woda, to zagłuszało.
a nie chciało mi się czekać, aż się napełni, więc miałem system, że miałem słuchawki i kabel górą podprowadzony nad wodą, żeby można było oglądać na słuchawkach i siedzieć w wannie. No dużo jest takich, wiecie, ale na przykład ostatnio mam duży upgrade, ponieważ zrobiliśmy po 5 latach remont łazienki i mamy działający odpływ. A przez 5 lat jakoś nie miałem okazji tego naprawić. Kupowałeś się cały czas w tej samej wodzie. Nie, i chodzi o to, że ta woda uciekała, więc ja musiałem całą kąpiel piętą przytrzymywać ten odpływ. A korek, a nie mogłeś się korka wymienić? A przez to, że siedziałem tam z godzinę, to godzinę przyciskałem piętę w tym samym miejscu. Bo ty jesteś za chudy. Jak jesteś taki jak ja, to jak wchodzisz do wanny, to zasysasz cały dół i nie uchodzi woda. Nawet jak korka zapomnę wsadzić. Ale przyznaję, że zdarza mi się plecami na przykład zasać do wanny. To jest to tak, trzeba się potem Ale to ja mógłbym godzinami, wiesz, o takich kąpielach rozmawiać, bo to... Zapraszamy Państwa do specjalnego podcastu Magdy i Maćka. A jeszcze mam jedno pytanie. Zjadłaś kiedyś śniadanie w wannie? Bo mi się zdarzyło. Nie, ale kawę to jest super, polecam. Tak? Kładziesz sobie taką, wiesz, deskę nad, siedzisz i sobie wiesz. Super. A ty, a wiesz, że niektórzy się kąpią w wodzie po sobie? Do dzisiaj nawet? Jak to po sobie? No, ty tak masz z żoną, żona się kąpie, wychodzi nie, i wchodzisz. Nie, dlatego, okropne, nie, ale ale nie z powodu, że mnie to brzydzi, tylko z tego powodu, że również element, że ta woda napędza się, kiedy już jestem, napełnia, jest ważny. A nie wsiadasz i leci? Wody. Ja siadam. Ja też. Tak. Ja zmieniam raz trochę cieplej, trochę zimniej, trochę cieplej. Rząteczku potem mimo, że już mam dolewam. Pełno, to jeszcze spuszczam trochę, bo jest za zimno i dolewam cieplejsze. Tak. Albo na potem jest za bardzo. To jest fascynujące. Ja to samo. Ale ja bym nie weszła do wody po nikim. Ja bym dwa zawsze razy ludzie sikają do wanny. Ale ludzie, no dobrze, nie brnijmy. Nie brnijmy w to. Magdo, poprosiliśmy, żebyś przygotowała tym razem pytanie do nas. To już koniec? Bo my zwykle... Nie, to w ogóle nie jest koniec. Jeszcze mamy trzy punkty, ale teraz chciałbym, żebyś ty zanimowała tę część naszej rozmowy. Nie, bo chodzi o to, że ja bardzo długo myślałam, o co was zapytać i nic nie przychodziło mi fajnego do głowy, oprócz tego, żeby na przykład zapytać, co macie na sobie od pasa w dół, ale pomyślałam, że to nie jest aż takie oryginalne, o zniknął, nie wstydź się, o wrócił. I pomyślałam sobie, że to nie jest takie oryginalne i pewnie każdy was już o to pytał. I pomyślałam sobie, że czasami nie ale ma sensu... Ale wiesz co, przepraszam, to nawet jak nie zadasz tego pytania, to dzisiaj ja mam wyjątkowo... Mam pierwszy raz krótkie spodenki. A to dobre, to dobre. Chodziłem w krótkich spodenkach po mieście i mam krótkie spodenki. Brawo. Dziubak, nie załamuj się, to są ciekawe informacje. Tak. Bardzo. Więc chodzi o to, że ciekawe informacje. Przebijam się. Chodzi o to, że pomyślałam sobie, że nie ma sensu wyważać otwartych drzwi i ponieważ jestem fanką show Jimmy'ego Fallona, znacie to? Taki strasznie śmieszny człowiek, co taki tradycyjny show, ale ma tam takie różne zabawne elementy. I jednym z elementów zabawy, który przeprowadza ze słynnymi celebrytami, to tutaj ja dzisiaj z wami, jest to, że bierze tekst piosenki, umiecie śpiewać, nie? Bierze tekst piosenki, no więc tak, bierze tekst piosenki, tłumaczy przez Google Translate na jakiś język i z tego języka tłumaczy z powrotem na język angielski, w naszym przypadku na język polski. Wybrałam kilka piosenek. Możecie sobie wybrać. Wybrałam takie melodie, bo ja jednak jestem od was o wiele starsza, więc nie mogłam wybrać takich piosenek, które by nas łączyły pokoleniowo z podstawówki, bo was wtedy jeszcze nie było na świecie. Ale wybrałam piosenki, które na pewno wszyscy znamy. Możecie wybrać, ja wam potem podstawię tekst, na razie to jest tyłem. Będziecie widzieć i zaśpiewacie. Możecie na przykład zaśpiewać razem, może każdy z was. Ja tutaj mam cztery piosenki i proponowałam, żebyście zaśpiewali... Dykcja. Proponowałabym, żebyście zaśpiewali co najmniej dwie. Uwaga. Jedna to jest Legiony. Wiecie, znacie. Na. Pszczółka Maja. Szła dzieweczka. I Wlaskotek na płotek. I teraz, którą chcecie? Ja wszystkie mi się podobają. Tak, żeby Krzysztof Dziubak zaśpiewał jako pierwszy piosenek. Czy w ogóle jakby, jeżeli mogę zadać reprezentanta mnie, to ja bym prosił, żeby za mnie zaśpiewał Krzysztof Dziubak. I co mam zaśpiewać? Bardzo proszę. No, co mam zaśpiewać? No wybierz. Ja mam wybierać? To ja proszę, żebyś... No. A Legiony jesteś w stanie zaśpiewać? Dobrze. Więc jestem w stanie zaśpiewać tylko Wlaskotek na płotek, chyba że mam wymyślać tekst, wtedy mogę zaśpiewać. Nie, tekst jest. Tekst dostajesz, nie słuchałeś. Wlaskotek na płotek, tak? Więc ja piosenkę Wlaskotek na płotek przetłumaczyłam z języka polskiego na język khmerski
i z języka chmerskiego z powrotem na język polski. Podstawiasz melodię, melodia i tu masz tekst. Proszę. Czuję, żeby się nie trząsł. Melodia, a to jest tekst z chmerskiego na polski, w laskotek na płotek. Położył szalik na płocie i mrugnął, i ugnął, mrugnął, mrugnął. To piękna piosenka, nie na długo, nie za długo, ale w samą porę. Śpiewający kotek znowu. Brawo! Ja proponuję jeszcze jedno, bo to jest taka super zabawa. Ja Legiony bym wziął chętnie. Dobrze, więc Legiony przetłumaczyłam z polskiego na język zachodniofryzyjski i z języka zachodniofryzyjskiego na język polski. Przepraszam, gdzie się używa tego języka? Fryzja to Belgia. Holandia, Holandia, Holandia. Albo fryzjerzy używają, tego jeszcze nikt nie wie. Ale fryzja to jest Holandia, prawda? Magda, tak. To jest Holandia, tak. Fryzja. Nie wiem. Teraz proszę, to jest Legiony, czekaj. Widzisz? Mhm. Dobra. Tylko czekaj, musisz trochę obniż. Przeczytaj sobie, obniż. Czekaj, a nie, to wystarczy, tam jest na górze tylko opis języka. Dobra, to troszeczkę tak, wyżej. Tak, tak, dobra. Dobra. Mhm. Legiony są notatką żołnierza. Legiony są przegranymi. Legiony są brzuchem rycerza. Legiony to stos ofiardy. Jesteśmy pierwszą brygadą strzelającą. Rzucamy los na nasze życie. Na grzybie. Na grzybie. Z tym grzybem to znakomite. Naprawdę. Czy Krzysztofie lub Błażeju chcielibyście, mam jeszcze dwie piosenki. Jedna jest świetna i druga też zresztą. Szła dzieweczka, weź Błażej. Szła dzieweczka, weź Błażej. Jest przetłumaczone z polskiego na jidysz i z jidysz na polski. Proszę. Tu podstawiam tekst. Czekaj, widzisz? Bo ja muszę tak się wychylić, żeby zobaczyć, czy widzę. Teraz widzę. O, dobra. Dziewczyna poszła do pisklęcia, do zieleni, tralala, zielony. Tam spotkał się wojownik, bardzo stary człowiek, tralala, bardzo stary wojownik. Kochanie, polecam, la trala. Jesteś bardzo wskazany. Nie, to już nie tabla. Jesteś bardzo wskazany, dałbym ci chleb i masło, elem zjadł to trala. Elem zjadł to tralala. Jest najlepsze. Dziękuję za wsparcie. Dobra, Krzychu, dziękuję. Musisz wziąć czwartą Krzychu, piosenkę. Krzychu, Pszczółka Maja. Pszczółka Maja. Bardzo proste, bo to jest polski, niemiecki i córek polski. Proszę, czekaj. Tylko tu podstawię pod kamerkę. Tylko ja nie muszę to zrobić tak, żeby widzieć tylko ciebie. Nie wiem, czy jestem w stanie tak zrobić. Czy, okay. Jesteś w górnym rogu. Jest gdzieś, a... Ale nikt nie wie, gdzie świat... Boże. Świat, w którym rozgrywa się ta bajka. Da, 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 da. Mała pszczoła mieszka w... Czego chcą owady wśród owadów? Owadów. Pszczoła, którą tu widzisz, majzowia. Wszyscy znają i kochają Maję. Maja leci tu i tam, twój świat nam pokazuje. Dziś spotkasz? Dziś spotkasz malutkiego, mobilna pszczółka Mai. Mała, mądra, zdeterminowana Maja. Mały przyjaciel Mai. Maj baju, może co zobaczymy dziś. Brawo! No to ja już nie mam więcej pytań. Nie było takich. To było wyzwań. Najbardziej kreatywne historii. Pytanie do nas w historii tego podcastu. Tak. Dziękuję. Tak, bardzo dziękujemy za nie. Bardzo dziękuję. Na zakończenie chcieliśmy wrócić do Sopotu. Ja mówiłam, że już zorientowaliśmy się już jakby na Sopot i wiemy, w którą stronę każdy z nas ten Sopot ma. Ja akurat w kontekście Klancyka mam takie wspomnienia z Sopotu, że dwa najgorsze spektakle, jakie w życiu zagraliśmy, odbyły się w Sopocie. Pamiętaj, że ja też w Sopocie brałam udział w Klancyku. No jak? To nie, jak? To nie był... Nie, nie, jesteś niesprawiedliwy dla Koszalina w tym momencie. Ja nie grałem w Koszalinie, tylko dlatego. Oba te spektakle były przed pijaną publicznością i w jednym graliśmy na tle lustrzanej ściany, w którą świeciliśmy reflektorami, w związku z tym te reflektory odbijały się i świeciły publiczności w twarz. To było bardzo śmieszne. Natomiast chciałem zapytać o twój stosunek do Sopotu, bo
Znaczy, rozumiem, że Sopot jest trudnym miastem do mieszkania w nim, tak? Z tego, co śledzę twoje wypowiedzi na temat tego miasta, to, to masz skomplikowaną relację z Sopotem. It's complicated. Tak? To już mam odpowiadać? Tak, tak, tak. No bo wprowadź temat kurortu i teraz jak Sopot się zmienia w takim razie w tych czasach. Mój stosunek do Sopotu to nie jest takie niemieckie słowo, które to dobrze określa, to jest Hassenliebe. Ja kocham i nienawidzę. Ja jestem w Sopocie może nie urodzona, bo się nie dało urodzić w Sopocie do dziś, bo nie ma porodówki. W 63 zamknęli porodówkę w Sopocie, no ale rodzice pojechali, urodzili i wrócili, czyli no jestem Sopocianką. Z przerwą tam na Gdańsk trochę. W sensie, dobra, nieważne. Teraz w Sopocie... Tak, z przerwą na Falowiec. W Falowcu mieszkałam. Ale już od 20 lat mieszkam. Słucham? Z Jimmy Fallonem. O Jezu, nie, cudownie by było. Nie, mam bardzo fajnego męża. No więc chciałam powiedzieć, że teraz jest cudownie w Sopocie. Ja zdaje się, że w zeszłych wcieleniach mieszkałam w ogóle w małych, prowincjonalnych miasteczkach, bo ja się bardzo dobrze czuję, jak jeżdżę na spotkania autorskie po małych miasteczkach, to się bardzo dobrze czuję. Mało ludzi, mało sklepów, mały ruch i jakoś tak wszystko jest na wyciągnięcie ręki i teraz tak jest właśnie w Sopocie. Jest niesamowicie. Wychodzę i jest po prostu mało ludzi. No ale byłabym naiwna, gdybym twierdziła, że tak chciałabym, żeby było zawsze, bo chciałabym, no ale jestem z Sopotu. Miasto kurort zbudowane przez Jean-Georges Hafnera w 1820, dobra. Więc to jest miasto zbudowane dla ludzi, dla letników, dla turystów. I proszę bardzo, you are welcome, przyjeżdżajcie. Tylko chodzi o to, że u nas jest przekroczona masa krytyczna. U nas jak nie ma epidemii, to po prostu są, tych ludzi jest za dużo. Nie mamy tylu sklepów, nie mamy tylu miejsc postojowych, tylu miejsc na plaży, no nie mamy. Mąciak jest załadowany, a ja jeszcze niestety mieszkam bardzo blisko Mąciaka, co naprawdę nie jest takie fajne, jakby się wydawało. Więc kocham Sopot od września do czerwca. Od czerwca do września kombinuję, jak się z tego cholernego miasta wyprowadzić, ponieważ ryki nocne turystów, no wiecie, na przykład mamy taki dość w Sopocie, znaczy ja go wymyśliłam, po czym poznać kupę ludzką od kupy psiej, bo pies nie używa papieru, haha, ale toaletowego znaczy się. Takie widoki to u nas są codziennie, albo na przykład wiem, co jadł dany turysta danej nocy, coś różowego, to może barszcz na przykład zjadł, nie? Bo, albo na przykład wymyśliłam ostatnio, że Sopot powinien mieć w herbie pawia, bo takiego ptaka, ale wiecie, jest to symbolem wymiotów i mieć na przykład w pysku, nie wiem, kupę, nie? Bo właśnie zamiast symbolem Sopotu jest mewa, która ma w pysku rybę, no więc o. No to jest takie coś, żeby się pocieszyć, bo tak jest strasznie w sezonie. Nieźle się zachowujecie ludzie, dla was to zabawa, nam chodzi o życie. A jeszcze jestem otoczona w ogóle tutaj, gdzie mieszkam, to w mojej kamienicy jeszcze nikt nie wynajmuje, ale cała reszta już tu wynajmuje, jestem na Ibizie. No i tam tak jest jakaś właśnie. Taka ciekawa wanna. Tak, jest. Masz widok z okna. Czekaj, zaraz zobaczę, czy się świeci. Nie! Wyłączyli wannę. Bo tam jest taki apartament na dole, my to nazywamy burdel, ale to nie wiem dlaczego. I tam jest taka, jest apartament, który zmienia światła, czyli wchodzą pewnie wynajmujący. Strasznym cieszy się powodzeniem, bo ten apartament ma jacuzzi na środku. Czyli to jest salon, tu jest kuchnia, tu jest drzwi, tu coś i tu jest jacuzzi zmontowane na środku. I to jacuzzi jest oblepione taką LEDą świecącą, albo zostało kupione jako takie lepsze, taką świecącą LEDą i ona cały czas zmienia kolory. Fiolet, zieleń, róż, fiolet, zieleń, róż. A jeszcze oprócz tego ten apartament jest tymi LEDami obświetlony. Jak przyjeżdżają hardkorowe pary zakochane, to strzelają sobie te LEDy, te wannę. Normalnie dzieje się, bo zapominają czasami zasłonki. Czy taka wanna w salonie dla was, Maćku i Magda, nie byłaby idealna, bo moglibyście uczestniczyć w życiu rodzinnym i kąpać się w gorące? Nie! 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 Intymna sprawa, prawda? W ogóle nie wiesz, o co chodzi i twój kpiący ton pokazuje tylko twoją ignorancję. Nie myję się! Nie, więc... Ja się myję, dementuję, ja też mam wannę i też ją lubię. Włącz Maćka, dlaczego go wyłącz... O, ja go nie wyłączyłem, Maciek sam się wyłącza. Telefon zadzwonił, musiałem odrzucić połączenie. Ale nie... Krzysztofy? Czy się myjecie? Czy się myjecie? Nie, chciałem was zapytać o Sopot i o to, czy wy mieliście jakieś doświadczenia mieszkania w kurortach, które dla części osób są rajem, a dla części są koszmarem. Rajem podatkowym. Na przykład.
Ja zawsze mam tylko tęsknotę do tego, żeby mieszkać w jakimś ładnym miejscu. Czy nie mówię, że Warszawa nie jest ładna, bo ma swój jakiś urok, ale zawsze jest w Warszawie tęsknota za jaki stary budynek, o jakie to ładne, zwłaszcza jeżeli jest się z bloku, tak jak ja. Dlatego taki Sopot kojarzy się z jakąś taką idylliczną rzeczą. No to jest, ja faktycznie jakoś latem tam, jakoś dziwnie tak się składa, że ja tam bywam albo zimą, albo jakoś na wiosnę, coś takiego i wtedy nie ma ludzi i tak sobie spaceruję i wszystko jest bardzo ładne, a na końcu jest morze i to wydaje się super, więc ja mam dobre skojarzenie. Ja byłem w lecie ostatnio w Sopocie i to jest hardcore. W sensie wydaje mi się, że tylko, pomijając, że miasto jest dużo brzydsze, ale że tylko gorzej jest we Władysławowie. Bo kiedy były sinice w zeszłym roku, to właśnie jeździliśmy wzdłuż, szukając po prostu miejsca, gdzie można się... I w Sopocie był hardcore totalny, we Władysławowie to już było piekło ludzkie. W sensie to po prostu nie było nie do zniesienia. Więc wyobrażam sobie, że życie, mieszkanie tam musi być bardzo, bardzo trudne. Dziękuję za współczucie. No przyrzekamy w takim razie nie przyjeżdżać. I jeszcze jedna rzecz, która mi się kojarzy, która właśnie jest taka chyba przykra, że w Sopocie, i to byłem z którymś z was wtedy, bo to było wtedy, jak mieliśmy występ z tobą, i szliśmy od tego miejsca, gdzie graliśmy, w stronę Mola, nie wiem, czy się odmienia, chyba odmienia. Obie formy są poprawne. No właśnie, szliśmy w stronę Mola i na odcinku 100 metrów dostaliśmy 20 propozycji pójścia na, gdzie panie tańczą. To był naprawdę rekord w całym świecie, gdzie byliśmy. Znaczy, nie była to szkoła. Nie zdążyliśmy pójść tam wszędzie, w sensie to się nie dało. Wydaliśmy kupę pieniędzy. Kupa kasy. I trzy związki z tego powstały. Okazało się w ogóle, że ten taniec nie był najwyższej jakości. W sensie widziałem lepszych tancerzy. Tak, była Beata Tyszkiewicz i oceniła to nisko. Nisko. Tak. Zapomniałem. Pocieszę bardzo, że Sopot... Inny Ruron, tak. Sopot teraz walczy z tym, że stanęły takie... jakieś takie kubiki, które są oblepione po angielsku i po polsku napisami, że don't go there i w ogóle nie, że to w ogóle Coco Jumbo, że stracisz pieniądze i prawdopodobnie życie. No tylko teraz my na to patrzymy, którzy do tego nigdy nie chodzimy. Ale muszę powiedzieć, że ja kocham Sopot i uważam, że jest przepiękny. I muszę powiedzieć, że jak chodzę z psem na spacer, to jak teraz nie wolno iść na plażę, to bardzo chciałabym iść na plażę, ale zwykle to nie chodzę na plażę, bo to piach się nanosi do domu, to w ogóle potem te buty trzeba otrzepywać. Trzeba odkurzać przede wszystkim. Odkurzać trzeba, czego ja nienawidzę. Więc chcę powiedzieć, że po prostu chodzę i odkrywam ten Sopot za każdym razem, bo kamienice są przepiękne, architektura i ogrody i to jest super. Ja pisałam pracę magisterską o Sopocie i moja rodzina tu mieszka od 45. Wcześniej się nie dało. A słuchaj, a poza takimi oczywistościami właśnie, takimi oczywistymi dla wszystkich Polaków atrakcjami turystycznymi Sopotu, to czy jest to miasto, które żyje tak kulturalnie, towarzysko? Bardzo. Mam świetne towarzystwo. Bardzo żyje. Ale nie wiem, czy jest kulturalnie. Dużo wystaw, koncertów takich, ale nie mówię bardzo. O takiej turystycznej stricte ofercie, tylko naprawdę fajnej jakiejś scenie kulturalnej. W ogóle kulturalnej. Nie korzystam. Znaczy wiesz co, Sopot to jest w ogóle miasto, które jest jakby jednak jednym organizmem z Gdańskiem i z Gdynią, więc mamy wszystkie zalety małego miasta, bo wszędzie na piechotę, ale też dużego, no bo jednak Gdynia i Gdańsk masz, więc tutaj no, jak jest jakaś fajna rzecz we Wrzeszczu, no to jest kwadrans z drogi, zwłaszcza wieczorem, więc albo do kina, możesz sobie wybrać kina. To tak trochę jakby mieszkać jednak w Warszawie, jeśli chodzi o czerpanie z kultury, że i do Gdyni pojedziesz, i do Gdańska. Ale Sopot ma swoją kulturę. A my tutaj w ogóle mamy takie super towarzystwo, bo powstała taka księgarnia na Monciaku, się nazywa Smak Słowa i prowadzą ją tacy świetni ludzie, świtajscy. I polecam Państwu kupowanie książek, mają pogotowie księgarskie. Więc nie, możecie wyciąć, ale nie wycinajcie. Ale nie, chodzi nie, o to, nie. Że po prostu super, mam super sąsiadów, bardzo fajnie się skumaliśmy i to jest naprawdę ekstra. Jest jak na wsi, idę sobie, przez płot z jednym sąsiadem gadam, drugiemu macham przez okno, mam przyjaciół na końcu Sopotu, naprawdę super, jeszcze raz powiem super, dajcie mi w twarz, więc jest naprawdę super. O. To w wersji audio nie będzie czytelne, ale dla tych, którzy widzieli, Maciek wirtualnie spoliczkował Magdalenę Grzebałkowską. O, fajnie, że to wytłumaczyłeś, to tak lekko zabrzmiało. Na koniec szkoda. Przygotowałem dla was wszystkich quiz o Sopocie. Jesteście gotowi? Ja też? Oczywiście. Tak, oczywiście. Zobaczymy, czy jak się to, jak zgłaszamy, dobrze. Czy masz zgłaszamy się. Tak. Myślę, że możecie przedyskutować po prostu odpowiedzi. A taki przycisk bym chciała, że robi... Jest. Może w postprodukcji go dodamy. Możesz robić tak ręką.
O. Maciek ma lampkę, ale to z tego z kolei znowu nie będzie słychać w wersji audio. Klik! Dobrze, pytania są wielokrotnego wyboru i tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Jak długie jest Sopockie Molo? 512 metrów! Były trzy odpowiedzi, jedna była żartem i teraz... No daj. Jezu, przepraszam. Przeczytaj dobra. Tylko żart w tej stronie. Odpowiedź A, 492 metry. B, jest najdłuższe w Europie, jeśli chodzi o mola drewniane. I C, jest za długie. B! To żart. B. To C to był ten żart. C to był żart, tak. A B to jest, prawda. To prawda i rzeczywiście jest to 512 metrów. No dobrze. A prawdziwy Sopot... moloch. Sopot, ale faktem jest, że w dzieciństwie to, wiecie co, ja po prostu na molo w ogóle nienawidzę chodzić, ponieważ jak była małą dziewczynką, to moja mama codziennie chodziła ze mną na spacer, na koniec molo i z powrotem, żeby dziecko tego jodu nawąchało się i po prostu i wracałyśmy i tutaj kupowała mama flądrę w smażalni ryb, co już nie ma, teraz tu jest hostel w tej smażalni ryb i naprawdę po prostu to był koszmar dla mnie dzieciństwa chodzić na molo i do dzisiaj mi to zostało. Przepraszam, mów dalej. Nie, przepraszaj, to ciekawe. No właśnie, bo pewnie Sopocianie nie chodzą na molo, prawda? Nie, chodzą, niektórzy mają chodzą. Zakaz. Teraz mają zakaz. Za Wikipedią cytuję, że Sopot to popularny w słowiańszczyźnie hydronim. Tak, to hydronim. W Polsce tą nazwą określane są dwie rzeki i jeden potok, ale w wielu innych krajach w językach słowiańskich nazwa Sopot występuje i wiele takich rzek występuje w Serbii, na Bałkanach generalnie. Zapamiętajcie słowo hydronim. Hydronim jest jednym z toponimów, czyli nazw określających miejsca. Co z poniższych słów, także, która z tych poniższych słów nie jest toponimem? Uwaga. Czyli hydronim to jest miejsce, które określa nazwy rzek i jezior. Co nie jest toponimem? Uwaga. Jenimy, czyli nazwy potraw, paltonimy, czyli nazwy okryć, ojkonimy, czyli nazwy miast, wsi i przysiłków, czy choronimy, czyli nazwy godzin. Paltonimy. Ani pytań, ani odpowiedzi. Paltonimy. Nie ma takiego słowa jak paltonim. Tak, to wymyśliłeś to. To jest, tak, zgadzam się. To jest coś słowo, które Piotr Sikora mógłby używać. Tak, nie ma paltonimów, ale nie ma również jenimów ani choronimów. Wymyśliłem wszystkie poza ojkonimami. Podstępne to było. Podstępne. Ja tak naprawdę pomyliłem się po prostu czytając pytanie, bo miałem powiedzieć, które jest prawdziwym toponimem, a nie odwrotnie, ale dlatego właśnie prowadzę podcast w internecie, a nie tyle turniej w telewizji. Ale wiesz, że to było, ale to pytanie było za proste, bo skoro powiedziałeś, że toponimy określają miejsca i z tego, co wymieniłeś, tylko te ojkonimy dotyczyły miejsc, a reszta ubrań, jedzenia i godzin. To widzisz, trzeba było trochę te podpuchy zrobić. Inteligencję. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, Maciek. Rozpracowałeś mnie. Pytanie trzecie i ostatnie. Budowa Opery Leśnej rozpoczęła się w 1909 roku. Tak. To mnie zaskoczyło. Tak, to jeszcze nie jest. To jeszcze nie jest to pytanie. Leśnej, tak, Leśnej. Opery. W Operze Leśnej, uwaga, posłuchajcie, w Operze Leśnej odbywały się między innymi, oczywiście oprócz wielu innych wydarzeń, takie festiwale. W Tasie Radio. W Tasie Radio, w Operze Leśnej. Sopot Festival, Festival Super Hit, przepraszam, jeszcze raz, Sopot Festival, Polsat Super Hit Festival, Festival Jedynki, Sopot Hit Festival, Top Trendy i Sopot Classic Festival. Który z tych festiwali w 2010 roku odbył się w Bydgoszczy? Top Trendy, Top Trendy! Festival Jedynki! No niestety, nikt nie zgadł, bo... Sopot Hit Festival w 2010 roku nazywał się Bydgoszcz Hit Festival, w hali Łuczniczka się odbył. A czy znasz historię, dlaczego tak się wydarzyło? Bo to... Nie, ale wiem, że tytuł piosenki roku otrzymała piosenka zespołu Wolver. Ja znam, dlaczego... Rewolver! Najpierw... Nie, niestety nie. Najpierw, ja wiem jak było, najpierw zmienili nazwę festiwalu na Bydgoszcz i potem tak głupio było im się przemienić. I stracili, jak zmienili nazwę na Bydgoszcz Hit Festival, to Sopot wycofał finansowanie. Tak, powiedzieli to... A ja bym coś chciała powiedzieć o Bydgoszczy, mogę pochwalić się czymś? W Bydgoszczy pod koniec lat 80., właściwie w drugiej połowie lat 80.,
Zdobyłam trzecie miejsce w Polsce w strzelaniu z karabinu sportowego. Brawo. To jest osiągnięcie, naprawdę. I to jest ten ukryty talent, o którym mogliśmy porozmawiać. Ale teraz wcześniej. Nie mogę go rozwijać w domu, niestety. Słuchajcie, bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję. Pomyśleliśmy sobie, że nie jest wielkim wstydem powiedzieć, że Klancyk nie gra, autorzy nie spotykają się. Jeśli możecie wesprzeć twórców kultury w różny sposób, to szukajcie na to sposobów, śledźcie profile artystów, próbujmy sobie jakoś pomagać w tym trudnym czasie. Jest wiele zrzutek, Unia Literacka, możecie wspierać fundacje, które prowadzą teatry improwizowane i tak dalej, i tak dalej. Bez szczegółów. Natomiast na dziś to chyba wszystko. Bardzo wam dziękuję wszystkim za udział. Dziękujemy państwu za słuchanie. My nazywamy się Klancyk. Magda Grzebałkowska, czy chcesz zapowiedzieć to, nad czym teraz pracujesz i jak długo mamy czekać? Długo. Czy to jeszcze rozgrzebane? Strasznie, grzebie się w tym potwornie. No więc proszę wypatrywać w takim razie u Magdy wieści w sprawie nowej książki. Bardzo, bardzo dziękujemy. Subskrybujcie Codzienne Trudności wszędzie, gdzie ich słuchacie i zapraszamy na spektakle Teatru Improwizowanego Klancyk, kiedy wszystko wróci do normy, mam nadzieję. Pa, dziękuję. Dobranoc. Do widzenia. Dobranoc, cześć. Dobranoc. Dobranoc, ojczyzno.